Car Zone zdjęcie. Bolity po wyścigu pozostawiamy na stację Palomino. Jeżeli coś ci się stanie, będzie w F911. O chyba, a kiedy jest ten wyścig? Halo. 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 No halo, co tam? Czekaj, inaczej, inaczej. Halo. 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 Miałem wypadek, matka. No ja słyszałam, że miałeś wypadek. A w czym trzymasz telefon? Trzymam mi go pielęgniarka. Okej. Chciałem powiedzieć, że jesteś najwspanialszą mamą się na świecie. Nie jestem twoją mamą, wiesz o tym już. Ale zejdziesz na dobrą drogę, wszystko się ułoży. Druga matka. Halo, mamusiu. Miałem wypadek. Nie mam kończyn. Miałem wypadek. Halo? Tak. Jestem na intensive care unit, ICU. Spokojnie. Halo? Ma, co tam, jakie plany na dziś? Blas! Dawaj gipsa! A ty mnie jak piepki stary, ty jesteś. Dawaj gipsa! Dawaj gipsa! W bazie jestem. W bazie, dobra. Halo. Albert! Potrzebuję ciebie jako coacha swojego dzisiaj. Nie, potrzebuję, żebyś... znowu grał z nim. Nie. Potrzebuję na wyścigu o limitkę. Ja jadę wygrać tą limitkę. Ja mam skoczować. Proszę cię, Albert, pomóż mi. Spokojnie, te bolidy to są idioto-odporne, więc powinieneś też jadę. Czego ty potrzebujesz coachingu? Ej, dobra, nie. Potrzebuję, żebyś mi zajął miejsce. Ty, Albert, wiesz, gdzie będzie ten wyścig? Ale gdzie? Nie wiem, chyba na Palomino stacji? Ktoś tam pisał plakacie? Nie wiem, kurwa, nie organizuję. Ktoś tam inny robi. Albert, musisz się dowiedzieć teraz. Dowiedz się, to jest twoje zadanie. Ale na Palomino jest. Ale co to jest Palomino, kurwa? Wyski Boulevard? Stacja Power Palomino, Street? Stacja Palomino, dobra. Gdzie jest stacja Palomino? Złóż życzenia matce, to pilne, a co ona? Urodziny ma? Nie odbiera ode mnie. Halo? Mów do mnie. Halo? To by nie to wie? Nagranie, które zostało nagrane na prywatną sekretarkę. Po sygnale zostaw wiadomość. Halo? Żyjesz? Jak żyjesz, to oddzwonię albo coś? Jakby... Trochę się s**ał w robocie, Kamil Ebro. Spokojnie, nic się nie dzieje. Miałem jechać za chłopem. Jebałem gdzieś, gdzie. Pewnie. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, da się znaleźć Palomino po napisie. Ej, słuchaj, no Albert, gdzie jest Palomino? Plus minus. Erwin, no? 10 lat w mieście. No? Jedna stacja na Palomino Freeway. Powiedz mi, północ, południe? GPS-a, autostrada po prawej stronie. Palomino. O, zajebiście. Dobra, i stacja benzynowa, tak? Tak, to jest tam, uwaga, to jest tam, gdzie kiedyś było chyba coś od SGOC przy takiej strzelnicy. Dobra, no i wszystko wiem. I tak trudno było powiedzieć? No, kto by wiedział, gdzie jest Palomino? Wszyscy, kurwa, poza to, bo wiecie, jest Power Street dolne? Nie mam pojęcia. No właśnie. Halo? Żyjesz, k***a? Żyję. Co się odbywało, k***a? Nic, co się stało? Dostałem z twojego numeru SMS-a, że jesteś kadłubkiem i że mam cię na szpital. Nie, ja wczoraj byłem na frytkach. Frytkach? Frytkach. No to słuchaj, mi dawno został znaleziony jakiś chłop z tego testu i miał przy sobie dowód Erwin Knuckles. A, wiem kto to. Kto to? Erwin Knuckles. I Fabian, nie Fabian, tylko Rafał. Okej. Okay. Jakiś go przywiózł na szpital. I w ogóle jechałem, okay. I było cię czuć tam, stary. Okej. Okay. To w ogóle, czyli to nie byłeś. Chłop ten... musi. Nie. Ja byłem na frytkach wczoraj. Mhm. A byłeś na frytkach? Powiedz mi, synu. Kim byłeś na frytkach? Śmieciu. Wytłumaczysz mi, gdzie jest mieszkanie socjalne? No właśnie, jest meblowane w tym momencie. Jest zagarniane. No to... Ale to ja w takim razie idę sobie SGOC zrobić. Jak, no jak przestaniesz być słowny, jak zaczniesz być słowny, z tym, że podczas resocjalizacji mam mieć mieszkanie, twój stary jest grubym s***ciem. Umawialiśmy się, no dobra. Adrianna! Erwin, halo? Tak. Jak to jest? I jak jestem kadłubkiem, to ile mam ubezpieczenia? Jak jesteś kadłubkiem, no... Bez rąk, bez nóg. Pewnie 50 tysięcy może tygodniowo. A i cały czas muszę być kadłubkiem wtedy? Cały czas musisz być kadłubkiem wtedy, tak, no. A wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo ja przyszłam odwiedzić ten kadłubek. No? I teraz patrzę na ten kadłubek i rozmawiam z tym kadłubkiem przez telefon, tylko... Wiesz, co mi się nie zgadza? No? Że ten kadłubek i ty, to nie ta sama osoba chyba na to wychodzi, wiesz? Czekaj, podjadę na szpital i zobaczymy.
Halo? Dobra, dobra, zaraz ten. Dobra, te, ale chcesz akcję. O kurwa! Stary, może być Mamba? Ultimate Car? Może być Mamba, dobra. Co ty, już, kurwa, Albert? To się zawsze mieści w ciasnych. Ty się, kurwa, nie mieścisz w ciasnych. Siemano! Twoja siema! Matka się mieści, kurwa, w windzie. Gdzie jedziesz, gdzie jedziesz, gdzie jedziesz? Czekaj, nie? Czekaj! Chodź, chodź, Blasz. Jedziemy do Erwina Knuckles'a. Ty jest Erwin Knuckles. Ja jestem Erwin Knuckles, no i co teraz? Do jakiego jedziemy teraz? Do Erwina Knuckles'a. Na świecie jest 8 miliardów ludzi i jest coś takiego jak zbieżność imienia i nazwiska. Czaisz, że jest na przykład... Czaisz, że jest Jan Kowalski i gdzieś jeszcze jest Jan Kowalski? To i to nie jest rozdwojenie jaźni? Dwóch Janów Kowalskich wie, gdzie znajduje się drugi Jan Kowalski. Nie normalnie wygooglował na Facebooku. Ej, dzisiaj jest Blasz, wyścig. Musisz sabotować innych. Jedziemy, Blasz, na szpital, ale nie możesz do mnie mówić Erwin, musisz do mnie mówić Rafał Pasternak. Dobra? Rafał. Czemu Rafał Pasternak? Powiedz mi, jest tyle. Losowe imię, nazwisko. Rafał. No Rafał Pasternak. Rafał Pasternak. Dobra, to mów do mnie Wojtek Gola. Dobra. To jest wolę ten Rafał, nie? Dobra, dobra, idziemy, idziemy. Cicho, cicho, cicho. Powaga, powaga. Powaga. Bardzo ładnie pan siedzi. Ja się z panem przyjadę. Dobra, nie, poważnie teraz, że do Erwina Knuckles'a przyszli. Miał wypadek, dlatego ja tu w ogóle przyjechałam. A jak byłam, to zadzwoniłam. Witam serdecznie. Mogę pan zdjąć maskę, proszę, jest pan na szpitalu? Nie mogę. Pana, zdejmę pan maskę, bo użyję wobec pana tasera. A pan? Ale goryl. Zdejmie pan tą maskę. Ale jaki goryl. Zdejmie pan tą maskę w tym momencie. Ej, zdejmujemy tą maskę. Halo, proszę pana. Maska. Maskę pan zdejmie. Byście chodził za mną. Zdejmujemy. Halo, halo, halo! Maska w dół, halo. Maska w dół! Daj mi tą maskę! Nara! Oj, przepraszam, ślizgnęła mi się ręka. Dobra, spokojnie. Chłop mnie uderzył. Może otworzy. Zdejmujecie te maski w tym momencie, bo was wyproszę ze szpitala. Co gorsza, mogę was aresztować. Chwa, COVID jest. Ma maskę, to okej. Pani medyczko, czy jest COVID? Sentem Erwina Knuckles'a? Bardziej pan zdejmie maskę w tym momencie. Kto? Ty zdejmij maskę. Czemu? Bo ci tak rozkazuję, to jest polecenie funkcjonariusza, zdejmij maskę. A pan jest prezydentem, czy kim? Inaczej to zrobimy. Ręce do góry, plecami do mnie. Zostaniesz aresztowany za niewykonywanie polecenia funkcjonariusza. Ręce do góry w tym momencie. Proszę pana, jesteśmy na szpitalu, nie na strzelnicy. Jesteśmy na szpitalu, nie na strzelnicy. Ręce do góry ponieś. Wychodzę z tego budynku. Jak tu wrócisz, zostaniesz aresztowany, obiecuję ci to. Wyginaj stąd. Okay. Chciałem zobaczyć, co się dzieje, ale jest... Zdechmij maskę. Później podejdziemy. Chłop chyba i tak śpi, no nie? A nie zdejmiesz, bo nie zdejmę. Bo wtedy przecież by się wydało, że Kamil Evron to nie Kamil Evron leżący. Muszę sobie wziąć takie bandaże, jak ty masz. Chodźmy. Dobra, idziemy sprawdzić, co ten chłop powie. Jak mnie wpolą do aresztu, to nie wiem. Nie w... Dolą. Zaraz jest w ogóle ten wyścig, ej, bez kitu. Trzeba by zaraz powoli tam gdzieś ruszać, no nie? Blasz, ty mówisz. Ja mówię. Panie z bandażami. Ja słucham. Może odkleimy te przyklejone bandaże, żeby sprawdzić, co się tam dzieje, co? Chodźmy panią, on ma schorzenie. Nie no. Schorzenie. Schorzenie. Dokumentacja jest takie, że one mi się do skóry przykleiły, to ciężko by było. A panowie do kogo, jeśli mogę wiedzieć? Do Erwina Knuckles'a. To jest mój kumpel. Dalsza rodzina. Miał wypadek niedawno podobny do mojego. To też panowie? Jakby Nie wolno być zamaskowanym. To bandaże. Dobrze, panowie, jeżeli panowie mają zaświadczenie medyczne o tym, że to są bandaże. Pokaż, Blasz. Ja przedstawić to zaświadczenie. Pokaż. Pokazuję. Kurwa. Stawiał Samuel Lubella. Adriana Nelson, sędzia, numer w aplikacji Departamentu Sprawiedliwości. Box Hill Medical Center. Jest eleganckie zaświadczenie z pieczątką nawet. A jednego mamy, a drugi? No ja razem z nim. No tam jest tylko chyba o Blaszu. Jest tylko Blasz. No, jeden. Chodźmy, Blaszki. Jedziemy na wyścig. K***wa, ale tu fochteca, powiem ci. Tak udany, nie? Jestem Wojtek, no przecież. Lincoln! Siemano! Nie uwierzysz, Erwin Knuckles leży poparzony, popalony. Czego? No Erwin, jedziesz... Co czego? Grzecznie, jedziesz tutaj? Byłem już dwa razy. A, no to... Widzisz, Adriana, tak się mną, k***wa, opiekujesz. Tak się mną, k***wa, opiekujesz, Adriana. Wiesz, że ty jesteś moją matką? Jestem, Erwin. Jesteś!
Ale przyjechałam do ciebie, jak się dowiedziałam. Adrianna, jesteś moją matką, czy nie? Powiedz. No nie za bardzo. Ty nie masz serca. Szukam mamy pilne. Rozumiesz? Ja się też nie dziwię, też bym się dziwił. Czemu? Uważasz, że no, nie jestem... Taki no? Przypał robić, nie? Jaki? Powiedz. Dobra, 3 razy wchodzimy do tego szpitala, nie? No. 2 razy zdążyli do ciebie tego celować, i tej zobacz za no. Chwilę, nie? Jest no. Za ciebie przyjemny. No. No. No co miałem mu p***ać mordę, wiesz, oddać no, mu? No jaja pokaż, nie? No co będziesz? Jaja pokaż? No to mnie wezwał i do więzienia. Bo to są takie, stary, nie, bo to są takie goryle, jak pod klubem stoją. Tak? Za co? No nie, bo ja odbym ją oddał drugi raz i bym padł. Bo tak, musimy to pojechać do nielegalnego medyka. Mam dla ciebie mamę pod wynajem. Numer. A nie, to jest ten od tej baby. 10k od godziny. Ej, matka na wynajem. Git czy nie? Cześć, mamo. Co? Pomyłka, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, potrzebuję pomocy medycznej przed wyścigiem. Chodź tutaj. Dobra, dobra. Witam. Boże, po prostu jest... Nie, ja generalnie wysiadając z samochodu się przywróciłem na asfalt. Dobra. A Blaszki ma zaświadczenie na to. A ja mam zaświadczenie, jestem na kładzie. Przytrzymaj sobie pod okiem, bo widzę, że troszeczkę tam się uszamy. Możemy się potrzymać za rękę chwilę? Jasne. Dobra, dzięki. Proszę. Knuckles? Paul? Witam. Pan dzwonił przez chwilą. Tak, ale pan się nie okazał moją mamą. Dostałem tutaj numer, że podobno jest matka na wynajem, ale nie, no chyba, ojca, chyba pomyłka. Ojca. Musiałem źle wstukać. Narracja ja ogarnę, spokojnie. Tak? Dobra, to po prostu, bo ja potrzebuję mamy. Może być na wynajem. Tylko tutaj okay, dostałem numer i nagle... Holo. No to myślę, że chyba pomyłka, a nie pomyłka? Jakby się dało ogarnąć, to bym był wdzięczny. A ja ci mogę komplet ogarnąć. Stary, wszystko. Dobra. Dobra. Będę miał matkę. Grzegorz, robimy rekrutację na moją matkę. Zbierz wszystkie z policji. No. Dobra. Ej, kurwa, takie stroje kozackie. Ej, powinienem się przebrać, ale już czasu nie było. Potrzebuję baterii. Potrzebuję baterii. Proszę. O. Ej, muszę gdzieś podjechać, a nie wiem gdzie. Tu już się rozkładają te fury? Nie, jeszcze nie? Nie, jeszcze. Dobra, przejedziemy. Ty, czy brat się przebiera dosłownie tutaj? Dawaj, Blas, siadaj. Jedziemy odłożyć bronię. Erwin Knuckles, pastor, witam. Ej, słuchajcie, po wyścigu robimy rekrutację na moją matkę. Mamy tą kandydatkę. Lucy Sal się mnie wyrzekła, Adrianna też. To już nie ma sensu. Halo? Halo? Wyszedłem z więzienia PDW. Albert, dawaj, bo jest mało czasu. Ej, dobra, jakiś parking, Blasz, parking. Jeszcze czas, dobra, odholownik. Prawo w dół. Ty, ile mam k***a? Dobra, ile mam kontaktów, to no teraz losujesz, nie? 50-50. Chyba 50-50, dobrze czy nie? Ale zielony chyba k***wy. Strasznie. Dobra. No i ten sam masz. No nie jest źle, no nie jest źle. No nie, no wygląda jak jakiś skafander. Musimy gdzieś jechać obok siebie, nie? Albert! A czemu? No, bo żeby wiecie, się wspierać, nie? I w razie czego. Ej, ale ciekawe, czy się będziemy uderzać o siebie. Myślicie, że tak, czy nie? Myślę, że na początku tak, później nie. Nie no, panowie, co to za stroje? Tam się odbiera stroje wyścigowe. Wiem, mam siemano. Właśnie. Poka? Ale będziemy jakoś pod domy wyglądać. Ja mam kask. Nie no, z***liście wygląda. Dawaj, przy... Let's go, pomarańczowa rakieta. Pad, idealnie. I dobra, czy my się musimy zapisywać? Musisz to w aplikacji trzeba. Tego. A no, numer. Gdzie? Już ci dyktuję numer, do kogo masz napisać. Dobra. Ogłoszenia, masz numer. To jest ten numer 6622? Michael Martinez. Dobra, tam i co mam napisać? Tak. Twój SSN, imię, nazwisko i. Co tam jeszcze było? Numer telefonu. Dobra, wysłałem. Ej, szczerze, na takim wyścigu najważniejsze jest, żeby być chyba na tym, no nie? Na samym przodzie, bo jak wszyscy w tych samych pojazdach, no nie? Ty, Albert, naprawdę się trochę ulałeś. Ty, Albert, pojadłeś się lekko. Trochę... Hejni była samotną kulą do kręgli. Trochę ci się ulało, no. Mów. O, już mamy, nie? Mów. Żebyś nie stracił spoilera przed niego, bo jak stracisz to, to możesz dzisiaj już zabrać stację. Czekaj, co? Jeszcze raz! Przednie skrzydło. To taki ala spoiler na kolana na dziobie. No to jak to stracisz, to jest już. Czyli nie stracić. Dawaj, jakieś triki. Dobrze jeździ, źle jeździ? Dobrze skręca? Słuchaj, to jeździ, gazujesz przy zakręcie?
że jedyne czego potrzebujesz to krzyknąć pyrajalla i tak dalej, bo to, to tak jeździ. Dobra, 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 dobra. To Rudy umie tak jeździć. Ty nie odpisał mi nic na ten zapis, to dobrze? Mi też, mi też nie, luz. A, dobra, okej. Okay. Ty Lincoln, gdzie Mia? No, właśnie śpi. Ej, a wiesz, że ona wczoraj z bazem jeździła cały czas? Co? No, no. Tak było. No. Pytała się tylko, pytała się tylko, czy jest potrzebna, czy może z bazem jeździć, ta? Było tak. Prawda, było. Było tak. Ja jej ufam, spokojnie. Idziemy tam naprzód, żeby sobie w razie czego zająć ten, samochody? No, zajęcie. Zakrzot. Ja ale bardziej stójcie jak jakieś p***lone te. K***a! Widzowie, jestem przedostatni. Ja p***le. Na drugą turę, bo to jest pierwszy wyścig. A klucze? A klucze? Jeżeli nie ma, jeżeli klucze, no to albo z wytrychuj, albo bierz z tej lawety. Powinny być w bagażniku. Przecież jak pójdę po klucz, to mi ktoś z***e bolida. Kiedy tu startuje? Ty tego speeda nie musisz uruchamić? 15 sekund. Dobra. To ja, witam. Ja nie jestem organizatorem. Na pierwszy chwilę dzwoniłeś, żebym cię nie odzywał, bo pomagasz uruchomić. Żebyś się jebał. O, no i wiadomo, czy ja wina. Dobra. Dobra. Trzymamy W. O, k***a. Jest okej. Ja p***le. Kamil Evron. Ronaldo p***lony. Ej, dobra, nie wiedziałem, że to jest aż tak delikatne. To tu w ogóle nie można po tych, ale dobra, to jest lekcja, to jest lekcja. To jest lekcja. Chłopco wyjebał do przodu. Dobra. Dobra. Ja p***le. O nie. O k***wa, to było złe, to było złe, to było złe. Spokojnie. Dobra. Dobra. Jadę chyba za ostrożnie momentami. Co tu się co to mi tak wzerżnęło, człowieku? Hallo. Dobra, to jest lekcja, czego nie robić. Ty, jak to obciągnęło? Widzieliście, jak obciągnęło? A tutaj co się wydarzyło? A może dlatego, że nie mam tego, co? Tego przedniego obciągacza? Czy to nie od tego? Dobra, chill. Dobra. Ja p***ole. To są, widzowie, lekcje! Lekcje na drugą! Szczerze, pozycja 9? Ej, to nie jest źle, nie? Jak na to, że byłem z ostatniego prawie miejsca? Nie. No i się to będzie tragedia. Dobra, teraz wiem, co się dzieje. Trzeba będzie ominąć bolidy na mecie. Wiecie, co jest teraz, widzowie, kluczowe w tym momencie? Nie r***ać bolida. Ile osób przechodzi? 10. Braku królicznego, by the way. Ja ale widzowie, jaki jest hyperfocus. Pas, ty siedzisz już w jakiej furze? Nie. Co, ty nie wsiadasz, czy co? No kurwa, na bieżąco. Stań tam obok miejsca i się ładuj od razu, jak ten. Ludy siedzi w drugim rzędzie. Misja to utrzymać pozycję, widzowie, nie wylecieć.
O kurwa, już myślałem, że coś ominąłem. Nie, to po prostu taki długi ten. Kurwa, ja szczerze dużo bardziej wolę za kimś jechać. O kurwa, tam ci źle pojechali, bo jestem nagle czwarty. Albo ósmy, jednak nieważne. To po prostu źle pokazuje dystans. O kurwa, dobra, jest git. Jak to k***a jest liczone, ty? Co za nie***bane checkpointy, człowieku. Ja p***le. Dobra, jadę jakoś, ale... Na Maze Bank Arenie są tak nie***bane checkpointy, uważajcie. Właśnie się 7 osób przede mną zbiło i źle. Maze... Ja git pojechałem, tylko po prostu... Uważajcie, bo tam jest jeden checkpoint, gdzie dosłownie według trasy musisz się cofnąć. To prawda, właśnie ja się myślałam. To nieprawda, to jest skill check, robisz lewa, prawa. Co jest skill check? Skill check, by the way. Daj mi Formułę 1, gdzie trasa zawraca nagle. Basi, wy, to nie robi się tego, zawraca, tylko robisz lewa, prawa od razu. Dziwię się, że to dał na trasę dla osób, które nie jeżdżą raczej wyścigu, bo to się daje na takie bardziej, wiesz, dynamiczne trasy. Ej, nie mam pojęcia, jak ja jadę. Ja jadę. Nie wiem, czy ktoś ją zna prawdopodobnie. Które masz miejsce, Erwin? Piąte. No. Ej, dobra, nie idzie nam źle, widzowie, bo to nie ma znaczenia, czy pierwszy, drugi, czy dziewiąty. 10 osób przechodzi, no nie? Plus już będę znał trasę, bo ja tej trasy w ogóle nie znam. No to jest pierwszy etap kwali, no nie? Wiesz, co najgorsze, że ja jadę patrząc na minimapę, a muszę uważać, żeby w żaden krawężnik nie w***ać. Kurwa, jakieś czerwone coś, ja mam ADHD! Dobra, ja utkła, widzi. Sorry, zrobiłam coś takiego, że mi się boli chłonął beton. No, ja tak nie mogę zrobić. Nie możemy, widzowie, sflipować fury. Szczerze, nawet nie ma co teraz ryzykować. Don't care, nie? Piąty git. Nie można sflipować fury, żeby tamci z tyłu nas nie dogonili. Totalna chillera. Po prostu cel jest taki, żeby zachować miejsce. I dojechać bezpiecznie, nie zdestylować sobie fury. Ja p***dolę, 150 checkpointów, rozumiesz? O, tu jest coś p***anego, zobacz to. Tu jest coś od p***ala. Dobra, 13. Dobra, dobra, okej. Jadę teraz, jadę do was. Jezu, dobra, spokojnie. Zwyzywałem, ale co zwyzywałem? Autostradę? Metę? Siebie? Czy co? Matkę Speedo na pewno, to na pewno. I to nawet nie zwyzywałem, po imieniu powiedziałem. Paliwo nie jest problemem, no nie? Nie ma co kanistra brać. Zobaczcie, ja już prawie kończę, a to jest dosłownie... Dobra, chłopaki, wygrałem pieniądze, idziemy na kasyno. Ja nawet szóstego nie widzę, nie? Ale czwartego też nie. To jest tak zwany, widzowie, chillera wyścig. Ale Jacob, Soul, Purker i Fancy, oni byli od początku. A oni byli po prostu na pierwszych tych. Trzeba sobie zająć dobre miejsce, co? Bo tutaj teraz każdy już pojedzie bezbłędnie, bo zna trasę, a każdy ma jeden do jednego tą samą furę, to tutaj actually to może robić różnicę, gdzie się siedzi. A ty, Blasz, który? Pochwalę się. Pochwal? Ja ostatni. Blaszka to jest taki Sigma. Dobra. Mój bolid się wlał w beton i nie mogłem kontynuować. O, najgorzej. Ja... Mają być 3 eliminacje. Nie, p***. A kto jedzie w drugiej z nas? Nie, ja jadę w trzeciej, kurwa, dali połowę mnie bolidu. Albo, czekaj, dali mnie bolidu. Ej, szczerze, ten element jest niebany, widzowie, wiecie dlaczego? Bo to jest banalna, prosta trasa. I jakby to, kto jest który, zdeterminuje się tam w mieście, jak są co chwilę zakręty, a teraz już po prostu każdy jedzie, no wiesz, nie ma szans kogoś dogonić, ani nie ma szans, żeby ktoś cię przegonił, nie? Po prostu jedziesz, kurwa, no tutaj jeszcze są zakręty. O, kurwa, widzę czwartego. Widziałem jego lampy, a nie, to nie był czwarty, to był jakiś chłop, bo tam skręcił. Panie, widzę go jednak, lol. Halo? Siema. Tu się te trasy zapętlają, ja nie wiem, czy ja widzę pierwszego, czy kurwa 30, nie? O kurwa, oni gdzieś tam jadą. Ja jadę tu, wyjebanem, piąty. Ej, ale szczerze, nie idzie źle, widzowie. Już tu byłem! Ja kółko robię jakieś! Dajcie mi, widzowie, tarczę. Gruby tyran jakiś na mnie krzyczy cały czas. Ja nie wiem, smutno mi. On mnie wyzywa z grubych, to jest git. Ja jemu odpowiem, to niemiło. Gruba, pijesz! Gruba, pijesz! Gruba, pijesz! Gruba, pijesz! Co on powie, nie? Ej, zajebiście, widzowie, piąty git. Tutaj bardzo dużo osób potrafi jeździć. I Kamil Ewren jest jednym z nich. Ej, i... Ej, czaisz, Spido, że rozjebam sobie... Ja nie pojedziemy, bo babka się rozbiła. O, teraz dopiero ktoś ukończył, a ja już dojeżdżam.
To szczerze nie było takiej różnicy. Piąty pogu! Zaję widzowie! Ty wysiadłem i co? Nie zaliczy mi teraz? Nie, wszyscy wysiadają, jest git. Piąty, przechodzę dalej. Dobrze. Gdzieś się zgłosić trzeba? Nie wiem, ale to jest tragedia. Ludzie umierają. Przepraszam, gdzie jest organizator? Dostorki, gdzie jest organizator? O, jest, tutaj. Dzień dobry. Cześć. Ja piąte miejsce, Erwin Knuckles. To się gdzieś zapisuje albo się zgłasza? Ja zaraz będę miał wyniki. Dobra, Erwin Knuckles piąty. A 10 osób przychodzi, tak? 10, no. Dobra. Przyszedłem. Który byłeś? Nice. Ja w razie czego piąty, Erwin Knuckles. Jasne. Do środka jest. I teraz są inne kwalifikacje, tak? I czekamy aż finaliści, tak? Się zaraz dostarą. Nie, ale przynajmniej to ja. Dobra. 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 Ktoś na ramę, to ciężko. Od nas chyba ciężko. Czyli przerwę mamy. O, tak zwany pit stop 10 minut, 15. Ile tam było? 15 minut jechałeś? Około, chyba tak. No. No, dobra. No to możemy w tym czasie iść na arcade, tak? Robimy boosting, macie tej przewrażę, że było, że tu umieramy. Mnie skalowali za 2 minuty, to znaczy, że nie wiem. Nie, no to jest. Lincoln już zdążył z Mio pójść na boosting, so cute! Naprawdę, w prime time robicie boostingi. No jak jest wyścig, to co mamy zrobić? O, no tak, ojeju! Ej, Lincoln, na wierzę, podczas swojej nieobecności Mia sobie robiła z bazem boostingi. Musisz jej pilnować. Robił Bas Astra robił jej win scratcha. Bas się śmieje, bo się cieszy. Fiu, fiu. Było całkiem zabawne. Ty bez kitu, gdzie chata? Adrianka? Czy ty teraz się ścigasz? Nie ścigam się. Nie ścigasz? A pokażesz mi mieszkanie socjalne? Nie jest zakupione? Co? Jednak, mamy problem. Jaki? A, Lincoln ma mi zawód. Bo cię bas win skraczował na boostingu? Nie, bo krewetki. Nieprawda było tak, jak Erwin mówi. Ja nie wiem, Erwin, ty mówisz, ty zarzuca się tak, ja bym nie ufał mojemu kochanie, a ty nie ufał. Mojemu kochanie! Ej, mam jakieś mieszkanie socjalne, czy ktoś ze mną zobaczyć? Mieszkanie socjalne. Na czas resocjalizacji. Dobra. Kochanie, siódmy razem. Kto jedzie ze mną? Potrzymamy się na ręce na tableciku. Też jestem na stacji, 3418. Pierwszy. Gdzie się spotykamy? Nie wiem, ktoś mi odholował moje elegy. W sumie to nigdzie mi, bo ten, bo my jeździmy w CSR. Ej, wszystkie woda w odholowywaniu, mojego minusa też. No przecież słyszałam, że jakieś mieszkanie socjalne. Weźmy ten. Zosmija. Chociaż Krakena też by trzeba było nakarmić. Lincoln, ciebie nie pytamy, bo wiadomo, że pójdziesz tam, gdzie Miami i pytamy, co robimy. Nie, spórkę i czekaj na plaży, bo karmimy Krakena. Mia, co byś chciała porobić? Bo Lincolna nie pytam. A, myślę, że arcade. Arcade? Dobra, ja Lincoln, chodź na arcade. Przeciw! Masz czasowe już przypisane. Tylko do momentu, jak nie będzie stwierdzanego, nie z dowodu niczego. Wtedy tam te różne rzeczy. Ale tu FPS-ów jest, o! A ruszyła ta druga tura już? A druga tura się nawet nie zaczęła, tam napierdalają ich kijami chyba teraz. Trzy tury eliminacyjne i potem finał. Ja jestem w finale, a ktoś jeszcze się dostał do finału od nas, z pierwszej? Nie. Dostałem tymczasowe mieszkanie na resocjalizację, czaisz? What? No, bo jestem w programie resocjalizacyjnym, 50k ten i mieszkanie. 50k dziennie dostajesz? Tygodniowo chyba, ale ja dostanę bonus chyba jakieś tam 200 czy 400k? A to jest grzechowe. Grzecha mieszkanie. To jest grzechowe mieszkanie, chyba że takie samo. No myślę, że mam tymczasowe. O k***a pralka. A? Bez kitu grzechowe. Grzecha chyba. No. Patrz, jak krótka i mam wszystkie krótsze ciężarówki, żeby odpalić swoje auto. O k***a Sigma. Ludzie nie mogli odpalić. Ale no musiałby któryś... Ja nie wysiadałem, bo wiedziałem, że mi ktoś... mojego bolida, nie? Plaza parking przy molo, bo karmimy Krakena. No dobra, czekam. Lincoln, jaki czas oczekiwania? Zamknij magazyn. Oddajemy boosting, idziemy, czyli EPA... O, gołąbki oddają boosting. Ale ty chyba, Lincoln, jeszcze nie masz takiej klasy, nie? Żeby win skraszować, tak jak Bas. Bo wiesz, Bas zabiera mi je na takie, wiesz, A pluski, nie? Wiesz, S klasy i TP, a ty tam pewnie jakieś... Ty tam pewnie jakieś... No, my, a nie, słuchaj, uwaga, odbiję piłeczkę, Bas, mnie też rób.
Proszę bardzo, o! Proszę bardzo. Ja ufam, moje. Kraken jest głodny! Ty rekordowy lot! Panie, to podstawa w tym. Kiedyś, czyli ty jeszcze tydzień temu Lincoln, Sigma Krajmowa współwłaściciel, teraz... O, Mija, pójdziemy na D-klasę sobie szybko zrobić? Ale... Mam nadzieję, że ci AirTaga wstać, żeby cię nie zgubiła. Bez kitu, no. Ej, Mija, jak to jest być właścicielką psa? Powiedz mi. No? Stresujesz go? Chciałam mieć Dobermana. Dobermana, a zaszczekaj, Lincoln. To jest bardziej York. Jork. Normalnie by to zrobił, ale... Wyobraźcie sobie, jak Albert Speedo miałby ze mnie bekę, gdyby mnie pytał, co robi Maja, a co by Hejdusia chciała? Przecież brat by k***wa mi nie odpuścił do końca życia. Przepraszam bardzo, ja kiedyś tak zapytałem. Ale takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy się dzieją. U nas na radiu nawet, w ekipie. Dobrze to, żeby skipnąć bezsensowny łańcuszek, Mija, jaki plan? Nie, teraz to przesadzacie. Czy ja kiedykolwiek zapytałem... Jedziemy, Blas. ...podstawiany ekipy? Tak, bierz kamienarkę, zobaczmy, jak się nie ma. Dobra, no, dawajcie. Dobra, no, dawaj. Dobra, Fiolutku, mówiłeś, Ermi, że chyba przyszkala jeździły. Ale odzwoniłeś do mnie wczoraj. A powiedziałeś, że szpitali jak to ma 318 numer? Nawet nie wiem. Orientuję się. Nie, teraz muszę jeść wyścig, wiesz? Teraz muszę wyjeść. Czy ty jesteś w stanie potwierdzić, jakoby... Dobra, nieważne, czekaj. Kto ma numer z takim 318? Myślnik. To jego pojazd pożarł Kraken. Pozdro, bok, stop, baczność. A co jest? Bo się kunia boję. Matka, jak zaczniesz być moją matką, to się odezwij do mnie. A, ok, pozdro. Lucy Sun, taki potencjał. I co? Są ludzie, na górze też chłop. O kurwa. Ty, dobra, cofnijmy, wycofajmy. Ile was tam jest? Chyba pusto? Czekaj, nie, właśnie nie jest pusto. To co, wjeżdżamy normalnie ten? O kurwa, on już wjechał. Ty, bo ja broń nie miałem. Dzień dobry. Chyba z szefem mamy do czynienia. Łapankę, kurwa! Dawajcie, jedziemy stąd, zanim tam ci się zorientują. Dawaj. A i chcę wbrać, czy nie? Nie. Łapanka. Niech się chyba boją, nie znają mnie ani godziny. Dawaj, wpierdolę go. Wyjeżdżamy z nim. Dawajcie, bo nie jest na pewno, gdzie jest jednostka w wizualii. Gdzie jedziemy z tym typem? Geocha. 882. 882, jest Geocha. Dobra, i gdzie? Dajcie mi jeepsa jakiegoś. O, dobra, jest jeep. Nabijam ci jeepsa. Fura pod molo, koniecznie. I fura pod molo. Ale już jesteś na radiu, to wiesz. Odwróci się pan do nas? Dobra, robimy widzowy modulator. Proszę pana, sytuacja jest następująca. Jesteśmy bardzo zdenerwowani, gdyż państwo przejęli franczyzę Arcade od nas. Może wyjaśnię panu, zapyta się pan, dlaczego... Pan zada takie pytanie, dlaczego najechał pan na Arcade'a? Proszę bardzo. Ja najechałem na Arcade'a? Nie, pan się mnie zapyta, dlaczego ja. Dlaczego pan najechał na Arcade'a? Cofnijmy się w takim razie do 1600 roku, przed pierwszą wojną światową. Wtedy mój dziad, pradziad, pradziada, nazwany John Elton Arcade, rozpoczął franczyzę arcade'ową. Wtedy, jak się pan pewnie zastanawia i już się nie musi zastanawiać, była wtedy era tak zwanego rozrywki pierwszej. Ludzie zamykali konie w takich wielkich boksach i jeździli na koniu, który jeździł na bieżni i bieżnia zliczała, jak daleko koń przebiegł. To były pierwsze salony arcade. I teraz za czasów dziada, od pradziada, cofamy się do lat 2022, arcade należał do współpracownicy Heidi Bunny. Zauważyliśmy, że państwo przejęli arcade'a, co nas troszeczkę... Odkrywanie STB, bo jest potem wyzywana cały czas przez kreatywnego Czesia i innych zecilka robi i dlatego odpuściła ten watek, bo nie chce być znowu wyzywana przez każdego, szkoda trochę. To fakt. Na szczęście widzowie pamiętajmy, że Sheriffi nie współpracują z przestępcami. Tylko LSPD robi loda pastorowi. Nelson nie współpracuje z Purkerem. Pizikela nie jeździł z AOD-em, to tylko LSPD. Straszne to jest, to takie opieranie, takie lubienie, wydaje mi się to jest. Ale nie podoba mi się ten fakt. I teraz, szanowni państwo, wracamy do rozmowy. To się pierdolę merdone, ponieważ do czasu, gdy my prowadziliśmy arcade, turnieje były co chwilę. Była tabela wyników, dokładnie. W tym momencie. Dlatego, szanowny panie, mamy jeszcze jedną sytuację. Pod koniec działalności naszego arcade'a wpuściliśmy ziarno przeznaczenia do oceanu. Ziarno przeznaczenia. Wie pan, co to oznacza? Oznacza to, że ziarno zakwitło w oceanie. Wyrósł z ziarna kraken. Kraken wyrósł z ziarna. A nasz kolega ma w sobie serum z krakena. Serum z krakena. Jest niezniszczalny.
Dlatego dzisiaj będziemy od pana prosić 50 tysięcy dolarów, tak jak było to ustalone z poprzednią ofiarą Krakena, jako haracz. Proszę, rozliczę haracz. Sekundka, dobra? Mia? A? Zmieniłaś Lincolna. Przepraszam, Mia! Mia. Dostaję ode mnie sypki tylko. Jak to się dzieje, że Lincoln podczas akcji jedzie na boosting z tobą? Bo on do mnie tak. Oni jadą, ty jedziesz drugą turę, ale że nie, bez sensu. On, dobra, ja robimy boosting? O Boże. I to jeszcze on zaproponował, tak? No, tak, no. Ja p***ole. Ty, to już chyba nie ma nadziei. Co teraz? To musi coś wyłbiec ten. No, coś takiego, nie? Tak, no tak. Ale to co teraz? No nie wiem, mi się wydaje, że trzeba mu czasem przy***ać, tak wiesz. Posłuchaj, od dzisiaj mówimy do niego. Patrz, idzie. Nie, stanął. Ale wzbudzamy w nim zazdrość? O, on ci zaraz przyjdzie. Czekaj. O k***a, Titanic! Patrz, ma 15 sekund, żeby się... Pan chciałby przelicytować wysokość... Dobra, to później chodź. Kwoty, może 35 tysięcy, co myślimy? Proszę pana, 35 tysięcy dolarów jest to oferta jak najbardziej kusząca, tylko że trzeba jakoś jeszcze zapłacić 15. Kusząca, ale nie dla nas, nie? Dokładnie. A naprawdę nic się nie da zmniejszyć. My naprawdę dużo nie zarabiamy. To jest 31 dolarów od tokena sprzedanego. 31 dolarów od tokena. Może trzeba zacząć jakąś akcję marketingową, ha? Szczerze, weźmy 35, ale 15 tysięcy w ramach opłaty krakenowej wypi***amy go do wody. No to jak jest spoko, to teraz są ludzie, to powinny być pieniądze, czy nie? Okej, kolego, zrobimy to tak. Ej, jak jest ktoś zakuty kajdankami, a fura jest otwarta, to może wysiąść, czy nie? Nie. No to k***a S. Dobra. Proszę pana, zrobimy tak. 35 tysięcy dolarów akceptujemy oraz opłata krakenowa, którą my uiścimy za pana. Będę zaraz. Czy jest wszystko okej? Okay? Przeprosimy krakena w pana imieniu. A jeśli by się na przykład zapytają z jakiegoś zestawu u nas na przykład? Nie, zrobimy 35 plus kraken. Myślę, że to jest dobra oferta, prawda, Mia? 35 tysięcy brzmi jak dobra kwota. No. I już nie kolejna nie muszę pytać o zgodę. W innych też biznesach, w jakichś binach, burgershotach, to ja myślę, że 35 tysięcy to nie jest 35 to jest w porządku. Dobrze, fantastycznie. Jakim sposobem to uiścimy w takim razie? Jeżeli ja mam nie odpowiadać na akcję, to szyba mnie p***ajcie, zaraz go puszczę wolno, dzięki. Halo? Podyktuj panu numer konta. Fantastycznie, oczywiście. Nie mam telefonu. O, ja pożyczę. Proszę. Czy jakiś kondom jest? A finkę kto? Podam zakrzotowe. Jakiś tytuł dać? Tak, za haracz dla zakrzotu. Nie no, k***a, tak. Ależ oczywiście. Nie. No to już chyba z tego. Proszę bardzo. Lepiej. Nie no, tytuł to tytuł, tak? Trzeba, żeby potem było wiadomo, o co chodzi. Przyszedł fantastycznie. 33. Dziękujemy bardzo. Dobrze, w takim razie pana zakujemy i teraz opłata krakenowa. Czyli to 15 tysięcy za zaległe. Ja tylko panu sobie, a w sumie nawet panu nie biorę. Dobrze, włożę pana tutaj do pojazdu. Co to jest opłata krakenowa? No kraken jest zły, że nie ma 50 tysięcy dolarów, prawda? To na pewno. Poczekaj chwilę. Nie nagrywajmy go przecież chyba. Chwila. No błaga mu litość. Dzień dobry, tutaj właściciel konta Zakrzot. Dziękuję bardzo. Witam. Pozdro. Poczekaj. Daj mi to niebieskie. Wymieńcie się. Ja wezmę tego pana do niebieskiego, a wy weźcie sobie tą furę i poczekajcie na plaży. Dzisiaj wykonamy opłatę dla krakena, szanowni państwo. Plus jest taki, że wezmę panu tutaj wsparcie. Może pana jeszcze wyłowią, zanim pana zje kraken. A tymczasem kraken musi jeść! Am nam nam! Powodzenia! Powodzenia w oceanie! I teraz? O, czekaj, ile przystań. Właśnie wyskoczyłem chwilę. Nie wiem tego chłopa. Bo pierwszy raz, jak się do kogoś udajemy pucharać, to ktoś nie jest płakane, tylko faktycznie... On jest mega w porządku generalnie, mi było głupio na nim coś tam, wiesz, wymuszać, ty, bo ja go, ale kraken go wziął. Nie, no ale... Go kraken wziął, a ty nam zapłacił. Nie, no k***wa, niech on wypłynie. On już zapłacił. No tak, ale mniej. No wezwijcie mu 911 anonimową, no. Nie, no tak, to na pewno. Proszę, pomóżcie mu. Wysyłam mu 911. Bo drugi wyścig się już kończy powoli. Dobra, jedziemy? Nie no, ja chciałem watch party zrobić, tylko myślę, gdzie stanąć, żeby zrobić watch party. Chyba tu mi się tu nic nie stanie. Aaaa, zamyśliłem się o tobie. Tak, się zamknij. No, to nie prowokuj. Wiesz, co robić. Ona nic nie powiedziała. On tak k***a gra? Co on tak rozmazuje te samochody? O,
Pozycja 15, o k***wa. On w***ł w lampę. On jest ślepy? 21. Policja! I on teraz powie, że to przez to. On teraz powie, że to przez to. No radiowóz się we mnie w***ł, nie zdochował. Albert, jakbyś nie w lampę, to byś się teraz z nim nie zderzył. To jest najlepsze? Tego się nie mogę postawić, próbuję drugi raz. Dobra, postawiłem. O k***wa, 2,9 na 2,9! Ty, a kto jeszcze jedzie? Angela? 22. Ale wy robicie teraz SGC? SGOC? No ja chcę, ale wiesz jak nie wiem, czy ktoś do mnie coś mówi. Ja bym zrobił, tylko byście musieli poczekać na... aż skończę ten wyścig. Na chillu, na chillu. Dobra. 18, ej! Co by nie mówić, fajny clean ma shadery North? No to prawda. Lecimy k***wa. O! Dobra mój. Piątka, widzowie. Ty, a jakie są w ogóle, co jest do wygrania oprócz tego? Czekaj, zapytam Albert, on pewnie wie. Ej, Albert, co jest do wygrania w ogóle tutaj, oprócz limitki? Ogólnie to jest tak, jest limitka i 600 tysięcy za pierwsze miejsce, za drugie jest chyba bańka, za trzecie 500 koła, a potem do 10 miejsca masz udziałowe 50 tysięcy. O k***wa, do 10 miejsca? Do 10, nie, bo miejsca 4 do 10 mają po 50 koła na łeb. Trzecie miejsce ma chyba 400, drugie 500, nie, sorry, trzecie ma pół miliona, drugie ma bańkę, a pierwsze ma 600 koła plus limitkę. Full focus i na spokojnie, nie? Chill. Najgorzej, że tutaj nic nie widać, widzowie. To jest problem. Nie widzę, czy coś mi k***wa spadło, tak jak teraz. No widzisz, no k***wa. Wjebał chłop w hydrant i hydrant spadł mi pod kołanie, ale spoko. To jest do nadrobienia wszystko. To jest tak f***ające, wiesz, masz niby ghost mode, ale chłop przed tobą coś odpierdoli i ja nagle mam poślizg, no nie? Do nadrobienia. Patrz, jak oni się rozpierdolą, to jakieś k***wa opony latają. Git. Git. Najbardziej kluczowe to lotnisko będzie. Dobra. Wiecie, jak, wiecie, co jest głupie? Patrzcie, ile już pozycji nadrobiłem, a straciłem te pozycje przez to, że chłop w hydrant i ten hydrant mi spadł. No a teraz to akurat dałem ja sam siebie. To już nieco będę p***lił tutaj jakieś głupoty. Tutaj akurat jestem p***em, no. K***wa. Czy do nadrobienia? Ciężkie. Ciężkie zadanie. Oj. O k***wa! Co brat zrobił? Dobra, właśnie przez takich piratów drogowych jest szansa. Cel to top 10. Albert, O7. Chłop też wyrolił. Większa aerodynamika. Mniejszy balast. K***wa, ty nie jesteś samolotem, k***wa. Nie, dobra. Albert, jadę tyłem. Tu się coś jebało już mi w samochodzie. Jedź przodem, k***u. Idę się zapytać, czy jest coś na top 16. Top 16. Trochę lipa. Ale nie było też źle. Czy za top 16 coś jest? Nie. Okej, okay, dobra, dzięki. Może mi ktoś ten podebrać? The unlucky, widzowie. Ale było git. Przynajmniej SGOC może sobie zrobimy. Kibicowałam. Ja ogarniam zakładników i Albert ma to widzieć. Czy tylko Albertowi po radio padło? Super, dobra. Idę poszukać kogoś, bo to wiesz. Dobra, i co mamy? Idiot. Jesteś w kurczaczku. Dobra, musimy chyba zaczynać. No dobra, tak. Daj siwemu wszystkie rzeczy, masz? Dobra. Byłem tu. Byłem tu już. Ja też byłam. Dobra. Zobacz, faktycznie jest taki dziwny automat. Zobacz, nie widzisz tego automatu pewnie, ale zobacz, jest. Widzę. Możesz tu kupić tę kartę, tylko drożej. Zobacz. O, bez kitu. Jakby zabrakło. No, można dokupić. Dobra. Dobra. Bomba. I odsuń się od razu, bo to będzie jebał. Ja to przewiduję Chesterfielda. Chesterfielda drugiego nie ma. Nie ma, ja ani jednego, nie ma ani jednego, ani drugiego jak coś. Nelson. Kogo tutaj jeszcze mamy? Dobra. Pytanie do Erwina. Inaczej, czy jest coś? Dawaj. W takim razie? Suma kontu w sześciokącie. Takie pytania?
Są takie pytania? No, no. Ale suma kontu w sześciu koncie. Ile sześć. Ma kontu? No nie. Nie, no wy sobie robicie, że odpowiedzi nie znacie. No, sześć. Suma kontu w sześciu koncie. Sześć. Dobra. Ty, ale nie, czekaj. Suma kontów, no to masz 720, 360, 240. A nie mogę tego zrobić. A że w stopniach, no to suma kontów. A czekaj, bo to było nawet, pamiętasz, że coś tam nie robiło? Pamiętasz? A to jest tak samo? Nie, no chyba nie. Nie wiem. A robiłeś coś? Dobra. Ej, Charlie Ponton, jest wam się i wyłącz komputer. Włam, co robić? Włam. Dobra. Jak wyłączysz, zblikujesz napadek temu. Czy na pewno chcę wyłączyć komputer? Obojętnie, to jeden. Obojętnie. Przygotuj się, przechylone. Jaki kolor ma flaga Francji? Biało-czerwono-niebieski. Generowanie nowego pytania. Które z poniższych to instrument strunmowy? Flet, skrzypce, skrzypce. Generowanie nowego pytania. Które z poniższych to popularny instrument perkusyjny? Kliksofon, saksofon. Generowanie to nowego drugie. Pytania. Nie, saksofon, to drugie. Jak nazywa się gruba warstwa lodu na biegunach? Lodowiec, kra. Lodowiec. Lodowiec. Który z poniższych to pierwiastek chemiczny? Woda, cynk. Cynk, hak udany. Ja dole. Ty co ja mam Czapeczkę. Na głowie? Czapkę mam. Taką, wiesz? O kurwa, ale ty czytaj to, co ja mówię na głos, kurwa, wiesz? Żeby oni też mogli pomóc. Ej, karta jest już, to już chyba typy będą. O kurwa. O kurwa. Uciekł jeden. Wiem, tak żebyśmy się nie zajęli. Może ja pójdę. Dobra. Poświęcę się, O7. Dobra. O7. No i to jest ochrona. Najwyżej, jak nie ma Lincolna, to możemy Jarka wziąć, bo stoi obok mnie akurat. To możemy, no. To ogarniemy, nie? Zależy jak będzie sytuacja w ogóle. Dobra, zaraziliśmy ochroniarzy. Lepiej mieć już teraz ogarniętych ludzi, niż na szybko szukać ludzi. No dobra, to jak ten nie zajęty, to bierzcie tu Jarka. Dobra. Grzańsko! Trzech ochroniarzy, by the way! Krzyżce jednej są klucze do drzwi, więc klucze do drzwi otwierasz drzwi, gdzie są kamery. Wyłączasz kamery, robisz haka. Ała! Heidi padła! O nie. Oczy tego świata są zwrócone w twoją stronę, kolego. Wierzę w ciebie. Macie tam politycznie? Oczywiście, że tak. Tak nie może teraz. Ach, ja... no, albo trzeba jakoś... Nie mamy policji! Mamy, jest, raz, wozy, policja biega, kolczatki dają. Co wszystko. Teraz? Dobra, spróbuję. Przyjdą do negocjacji, to najwyżej znegocjują. Na muszę się na szybko kimnąć. Zabierzcie Heidi broń, wszystkie nielegalne rzeczy ją dajcie do medyków. Nie, nie, bo ona jest poszukiwana bardzo. A, no to kurwa. Dobra, ogarniemy. Ty działaj tam do środku. Do środka. Dobra, p***ło tych ochroniarzy. Panie głupie. We need to pull back. Infrared moron. Yeah. Ty. Ja nie słyszę strzałów na zewnątrz, ty żyjesz? Git, git. Dobra, chyba wszyscy. Dobra, i teraz ze skrzynki klucz. Teraz ze skrzynki klucz. Potrzebuję odpowiedniego narzędzia. A, łom, dobra. Dobra, otwieram drzwi. Czy tu jest jeszcze ochroniarz? Ja, wyłączasz kamery i wyłączasz zapis kamer. Dalej nie wiem. Dobra. Pachak. Jaki jest pole powierzchni kwadratu 7,40? Generowanie nowego pytania. Jakie jest pole trapezu o podstawach 8,14 oraz wysokości 6 cm? Pole trapezu? 9... Kurwa, ja nawet nie wiem, co... Ja p***ole, dobra. Matematyka podstawa. Matematyka podstawówka. Heidi, pomożesz mi. Będę ci czytał na głos. Będziesz stała z kartą wzorów. Dobra? Pole trapezu. Nie no, kwadrat to wiadomo. Co jeszcze może być? Pole czego jeszcze tam może być? Ej, czego może być pole? Bo miałem trapezu. Co jeszcze może być? Trójkąta kwadratu. Jakie jest pole rąbu o przeglądnych 12 i 16? A razy H. To wzór. Ile to jest 12 razy 16? Ty! Ej, zanim jak się zorientuję. A nie, bo na dwa jeszcze! No k***a, jakie A razy H? Jeszcze no na ja dwa! Wzór! Pewna się A razy H, a obwód 4 razy A! Ale jeszcze na dwa! Ale właśnie u mnie nie ma na dwa! Dobra, za zakładnika przychodzi pomocnik. Słuchaj, ja oblałem matematykę w ostatnim roku.
Mam właśnie teraz matematykę. Czemu wy nie ogarniacie matmy? Ja p***le. Czemu w Pidocinie może wejść? Nie no, no jakbym miał na studiach pole rombu, to byłoby git, nie? Ale ogólnie, no to kiedy to się robiło? Nigdy. Dobra. Potrzebujemy... To rok temu i nie pamiętam. Dobra, a pani, państwo policjanci, potrzebujemy korepetytora z matematyki za zakładnika. Przecież... A ja? Kurwa, nie, nie. Pole rombu jest 5 sekund na odpowiedzenie, jak jest pole rombu o wymiarach i 3 odpowiedzi, więc trzeba 5 pytań zrobić dobrze. Po prostu, mnie tu nie ma. Chcesz zrobić? Jak ty nie dasz rady, to ja spróbuję, jasne. Nie, chodzi, a to kto będzie celował? Heidi? Ty będziesz tego tyłu. Nie no, nie ma, że jestem tak nie? Poddajemy się ogólnie, dodaję moją broń tutaj i... Nie oddawaj, dobra. Wynegocjujmy korepetytora. Ile tam trzeba tego zrobić? 10 razy musisz ten, 10 poprawnych. Nie, że 10 poprawnych masz, muszę zrobić. No tak, tam masz też chemię, fizykę i tam inne. W ostatnim haku masz chemię, fizykę, geografię. Pozdrawiam serdecznie. Ty, nie dość, że to jest ten sam napad, tu nawet to samo, tu też były wyłączenie kamery i zapis z kamer, to teraz są haki. Do tego nie robimy tak naprawdę. Kurwa. Nie, dobra, panowie, zróbmy tak, że jak będzie jakiś nowy napad i będą takie trudne pytania i trudne haki, to oficjalnie się zgadzam, że jesteśmy oboje z nami, dobra? I się nie ścigamy. Czekaj, a nie jesteśmy w tym momencie? No, jesteś. Ale możemy powiedzieć, że już SGC kiedyś zrobiliśmy, nie? Tu wiesz, to teraz nam się po prostu nie chce. Dobra, to co robię, nie? Rób matematyk. Dobra, masz wszystkie wzory i tak leżysz, nic nie zrobisz innego, masz? No. Nie posiadam przedmiotów. Ty, przedmiotów nie mam. Potrzebuję U karty, no nie? To ja mogę ją kupić. Możesz, to białej chyba. Ile wynosi 2 do 5? Razem na 4... Dobra, musi być 64. Ile 32. 2 do 5, 2 razy 2, 4 razy 2, o, dobra, ja p***ole. Jest tak mało czasu, że ja będę, dobra, to musimy. Dobra, idę kupić, pozdro, minus 15k. Ja p***ole. Kto wie, że 2 do 5 to jest 32? Błagam was. Dobra. Jakie jest pole trapezu o postawach 6 i 8 oraz wysokości 4? Jedna, druga razy A plus B razy H. No to człowieku, zanim ja to podłożę do czegokolwiek, to już jest koniec. Nie mam już pieniędzy. 28 była odpowiedź. Zanim przeczytasz i się zastanowisz, jaki jest wzór, to już nie masz czasu, nie? Żeby masz 5k speedo? 5 tysięcy. Ej, jak ja przeczytam pytanie, to ja mam 2 sekundy, żeby to odpowiedzieć na szybko. No. I ty się dziwisz, że my tego nie robimy, tak? Ja się dziwię, że ktokolwiek to robi. A czekaj, ktoś to robi? No. Tylko raz. Przepraszam, czy ma ktoś 5 tysięcy pożyczki? Nie. Panie kurczaku, teraz sprawa wygląda tak. Poczekaj. Że my się nie lubiliśmy kiedyś? Że my się nie lubiliśmy? Znaczy my jako solidni i wy jako Dachshot? Że się nie lubiliśmy? Nie no, czasami mieliśmy kosę, ale ja tam bez urazy miałem zawsze. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakąś tam kosę. Wasza kapibara srebrna? Ale to nie. No to tak, ale to... nie, to faktycznie była kosa, no. Ale to ja byłem zmoldowany. Ale wiesz co? Wtedy jeszcze myślałem, że tu będzie trochę inaczej mi zależało. Stary, ja po 12 godzin dziennie w tym Los Santos spędzałem. Nie no, ja wiem. Ej, dobra, bo ja tu flipuję to, że baba będzie całą ją akcję rozpalona, ale nie będzie healthy. Ej, ale wszystko mieliście legit? Wtedy bez urazy, jakbyście nie mieli. Tak. Okej. Okay. Wszystko na mały paluszek. Nie, bo wiesz co? Wiesz dlaczego poszła taka fama? Bo jedna osoba od nas, ta teraz jest ciężarówkarzem na Ameryce, powiedziała, że wam czegoś brakowało, ale nagle w środku wy to znaleźliście, nie? I ja takie, bardzo nie, ciekawe. Nic w środku nie znaleźliśmy. No czyli to był farmazon. A ja po prostu ja złapałem jak pelikan wtedy, wiecie? Dlatego, ale to jest my bad. Ja mogę teraz publicznie przeprosić za p***nie taki głupot. Także sorry, nie mam problemu. Jeżeli tam faktycznie ten, to luzik. Ja ufam. I co robimy, Speedo? Będzie to 5k i będzie Heidi żywa? Potrzebuję 5k, żeby kupić kartę. Nie dostaniesz, bo mamy za mało zakładników i Helka mamy i tak od początku. Mamy za mało zakładników. A ciebie uratują mamy, za a uratują Heidi Bunny? Tak, to jej pomogą. Dobra. Ona pochłonęła zakładnika jednego. Dobra. Ale to się źle zgrało. To się zabrało. Tu jest ta nasza pani do pomocy. Nie, bo jednemu noga pękła. Spokojnie, jak coś to wiem gdzie. Dobrze, ja jeszcze nie mówię głośno, Ale nie mów, ja wiem. Jechać. Już możemy? Tak. On musi swój bęgier. Oczywiście, że tak. Popisz się teraz. Nie, ja to jestem pośrednio. Nie jesteśmy w Formule 1, no to chyba już wygrasz, nie? W razie co do Helki możemy, mówił Charlie, przesiadkę. Zaczynamy ucieczkę.
10 minut timer, czas start. Dobra, sklep. Jest po prostu useless wiedza. Wytać mi Erwin na hajest. Pora padła, nad hajestem Luśki. Jadę. Aha, nie mam tą czapkę. Widzę. Dobra, Erwin. Ten witał drogę na wejście. A, no, dobra, ja tu jestem. Do mnie, ja do ciebie idę. No i to jest szybka wsiada. O k***a Sigma. Lecimy. Ja jestem za Erwinem, dobra. To ja ten, jestem Erwina po szybie. No to ja spadnę. Am I surprised? Teraz to już tak jest bonusowa ucieczka, stary, nawet nie uciekniemy. Albert jak zwykle nie dał rady, także wiesz, tutaj jest... O k***a, ty ale... No spokojnie! Dobra, jak ktoś tam ma spadogrą, to sobie ktoś się pierdolą na dźwignię z tego miasta. Dobra! No mogę ci dać 10. Łomik, rok przeznaczam. Weźmy jedną osobę wypalić, żeby się łatwiej wchodzić, nie? Dzięki. No, wytacz mu jedną osobę. Tylko Charlie, ja jestem gdzie pojedynczy. Drummond jest taką jestem Charlie, ty wyrzucał szklany. Charlie, my wiemy. Nie tak f***ało, widzowie. Masakrycznie. Agresja nauczyciela, że coś nie ten. O k***a, Sigma! Charlie właśnie sigmował. Zrobił ten taki... Bardzo daleko są. Masz przewagę z 10 sekund. Mają. Helkę na pewno mamy? Mi się wydaje, że możliwe, że nie mamy helki. Tylko mamy... Mieliście, leciało do was. Ale mogę już puścić. 41. O k***a. Najgorzej zrobiło to, że my sobie timingu nie zrobiliśmy na helkę i coś. Oni nie, timing jest i ale... teraz jej nie powinno być. I my już starli mi free. Czekaj, jeszcze dla pewności wysiądę i się wceluję, nie? Dobra, my free. Teraz gdzie jesteście? To uciekamy, no Lincoln był na rampę, on leży. Do tego będzie konwój, więc... Macie tam pompu? Nie wiem, czy jest. Dobra, gdzie? Do fury grzecha, box topic. Podejdź, górny pil, box. Chyba go nie będzie, nie? O k***wa. Jedna wypitowana, będzie nakrywać, ale nie ma rąk. Lają nam po oponach, ale nie trafili. Kogo nie mamy? Heidi nie mamy? Lincolna, tak? Heidi Lincolna, no. Jadę na szybko na bazę. Ja się ultra źle czuję, ja już jestem poobijany tak, że we mnie pierdną. Nie, ale ci powiem, że robimy szklane, tak? Dobra. Jesteśmy. A, free jesteś. Ta helka nie widziała. A, no to robimy tego, odbijamy kombój. Dobra, oczywiście. Good job. Ty, a wy byliście u nas jak nam zeszpili? Chodź, zobaczysz, chodź, pokażę trochę ci. Trochę w ekran, nie? Ty tu wlazłeś? Tu. Zobacz, stów 360p. Mam to wrażenie, że to po prostu, że... Widzisz to? I tak. Niektóre rzeczy takie są, zobacz. Na przykład... No way, wsiadłem do auta mobilnego. Ta ściana, zobacz. Jak czekolada. Dobra, patrzę się tak. Zobaczysz, że w auta wjeżdżają, wtedy strzela. Dobra. Tylko nie strzelaj, tylko po naszych nie strzela. Dobra. I trzymasz to cały czas bez przerwy. Dobra. Za nami jest Lucyna. Prawie Erwina na buście, czy bardziej do prawej? Dawaj maleńki, dawaj. Nie wiem, czy tam da, nie wiem, maleńki, ta... dawaj! Scout nam przyblokuje to, my mamy złomę, to nawet nie jest speed. Dawaj maleńki, no to dawaj, dasz radę. Dawaj. Udało się. Teraz, a nie, czekaj, nie strzelaj jeszcze. Nie wjechali, git. Teraz, trzymaj tunel, no i strzelajcie. Nie wiem, czy nie jeden leży, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien. No k***a, Grzańsko, widzowie. Jeden objechał tą. Ja w razie czego spanikuję, to wyskoczę sobie stąd i się p***mię. To od dołu pod nami? Messi się k***a połamie. Tam, dobra, czekaj. Będą się boostować, Jak się będą boostować? Ja bym, jak oni będą skakiwać na ludzie ten. O tak. Tylko mówię, że będą się boostać. O k***a. Że się odjechał. Masz. Dobra, ja się tam co? Co on zrobił? Przebieg do mnie po... Spokojnie, pod kontrolą. Erwin, nie, że ja nie dostanę ani razu. Jeżeli tu Erwin, ja ci trzymam ten pod zieleni na ludzie. Dobra, witam właściciel Lincolna, co tam? Ej, on będzie miał przesłuchanie jakieś, dzwonił do mnie, potrzebujemy go odbić. No to się go odbi, ale my mamy obecnie... Dla ktoś? Ja do helpy, a on do helpy. Jak on się jebał, już jest na komendzie. No, on się rozpiął, nie uciekł, nie dał rady, poległ. Zamiar nie, udacznik, nara. Ty, widzę typa. Jak do niej wyceluję, od razu odlatuję. Ty widzisz kogoś? No dobra, widzę. Podbiegaj, tak? Podbiegają, no. O nie, leży jeden, ładnie. Poczekam założyć. Trzymam. A nie, nie loduję. No, jest tak nisko.
skurwiam na tyle, może mogę nakurwać tą helkę. Kiedy się zgaszę. Padłem, leżę. O k***a. Wyskoczył. Nie wiem, czary, czy nie spierdolować. No, Nylan, opisałeś się. Leży za Foster. Jeden podchodzi na kucaka. Leży. Dobrze. I Helka, który nie leży, może. Leży pod za Foesterem, pewno. Oni się za jakimś szkłem chowają, ja tego nie to przestrzelę, nie przebija, tak? To nie przebija, to nie przebija. Dobra, dobra. Ja robię niespodziankę, nie odzywam się. O, no jutro będę miał. Smok, będę dojechać. Pido, ładuj się. Pido, ładuj się. Fury, Pido do fury, Pido do fury. Pido. Ładuj się do pury. Siwy, my spierdamy, ty się tu chowaj. Nylan! O k***wa! Musieliśmy. Zostawili mnie! Nie p***a. Poddaję się! Z tego bagażnika, wyjąć! Poddaję się! Czy Helga nas widziała, czy nie? Idę się z***ć! Pomocy widzą mnie, ja u***ę! Helka nie widziała. Ja, no my jesteśmy free, ale k***wa. Ja p***ole, ja teraz zrozumiałem, że ja mam świecący sweter, a jest noc. No beka ze mnie. Szanowni państwo, kończy się tutaj moje życie. To tutaj. Skończy się wszystko. Ja p***ole. I po co mi to wszystko? Tego po co mi to wszystko? Konwój, my was ogarniamy. Wiesz, konwój. Lecz konwój. Ogarniamy. Graj na czas, graj na czas. Time. Grywka do grywka, time out, jak k***wa zrób. Damy radę. Widzowie, a może się odwrócę i im w***le w łeb. Kup something. To mój koniec. Moi przyjaciele uciekli, to się liczy. A ja mogę iść do wrot, do piekła. Ja już nawet nie mam co liczyć na resocjalizację. Chowam broń. Odsyć się od barierki, My również do ciebie nie celujemy, każdy może liczyć na resocjalizację, nie próbuj skakać. I odejdź, chodźmy. Siebie pamiętaj, tylko siła. Ja was bardzo przepraszam, że taki jestem. No spokojnie, proszę pana. Rozmawiamy na celi, będzie spokojnie. Może się pan będzie bezpiecznie dla pana. Będzie bezpiecznie dla pana. Żebyśmy też mieli świadomość. Co się ze mną stanie? Oni, czy macie jakkolwiek drogi? Pojedziemy na komendę Mission Room. Punch, Lamesa. Nie rozumiem, ale rozmawiam. Przepraszam, tylko tak mi się pykło. Ja, o, widzę rudą na komendę, na dole. Rozmawiamy, wyjaśnimy. Dawaj na dół, Widzo, dawaj na dół, ja nie mogę. Czyli jak się poddam, a co jest? To czy to będzie jakoś uwzględnione przy wyroku? Tak. Tak. I dobrze. Jak się uderzysz drzwiami, to już by było po mnie. Bo współpracuje, prawda? Tak. Jest to jakaś część wstępnej resocjalizacji. Tak. Zagadamy, że już się moje życie przestępcze skończyło i oddam się teraz w wasze ręce. Ja mam znajomych, do kogo mam zadzwonić? Do Pulkera? Zapytaj o ducha na net. To będzie lepiej dla ciebie. Naprawdę? Ja? No, a masz kogokolwiek innego? Ja nie mam z nimi kontaktów, żadnych. No to czekaj. Ja już chyba nawet kluczy nie mam do tego. Pan schowa telefon. Nie mam kluczy. Dobra, to pan podejdzie do nas. Powie ten i***a to na radiu? Serio dali anonsa po tym, jak akcja się skończyła? Serio nie mówisz i***o to, co słyszysz na networkerze? K***a i***o to spido k***a! Spodzi się na mnie ręką. Nie chcę was ranić. Szklanego. No spokojnie, proszę pana. Nas pan nie zranił, wystarczy, że pan po prostu podejdzie. Po tym, jak strzelał do nich. I dalszy, w tym czasie rozmowy przeprowadzimy na komendzie w spokojnych warunkach. Poddaję się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, amen. Skaczę z parkingu! Zeskrobisz go? Skoczył. Nie, szklanego, to jak ma to przeżyć? Nie wiem, jakby spadł na brzuch, to by zamortyzowało. Shotfire. Dobra, mocno idź. Shotfire z parkingu. Idę wyzywać Norfa. Wsadź mnie do lokalnego. I ja. Ale... Policja nie opatruje rannego na miejscu. Pan do kogokolwiek, ja tu jeszcze spróbuję ogarnąć. No boli, na własne życzenie. Ja jedyne co chciałem, to nie ranić medyków. Nie medyków, przepraszam, policjantów. Szanowni państwo, on nadchodzi. Charlie, a.k.a. Gordon Ramsay. Ja bym na waszym miejscu nie dostał, tak!
Ja ale kuchasz! Ale buduje morale, co? Pewnie się bali, bali podjechać przez ten. Jak myślisz, Gordon da radę? O, k***wa. Nie, to się k***wa nie dzieje, dobra, to się k***wa nie dzieje. Ja p***. Ja już rozumiem, dlaczego ludzie na metro jeżdżą, czy to jest jakieś p***ane. Co tu się k***wa wydarzy? O, k***wa, ale mocna akcja. Cofam wszystko, co mówiłem. Grzańsko, k***wa. Grzańsko życiem. Tylko ja się przyzwyczaiłem do bólu, widzowie, ja całe życie żyję w bólu, rozumiecie? O, k***wa. Nie, to się k***a nie wydarzyło! Co za k***wa, Einstein? Ja p***dolę, co? Co ty p***doliłeś teraz? Ja p***dolę! O k***wa, mogę ci zrobić l***a? Co za typ? Ja p***dolę! Wygrałem szklany, wygrałem szklany. Co tu się k***a wydarzyło? Szanowni Państwo, komunikat. Policja dała się na jednemu człowiekowi w Galerii Poznania. Dlaczego policja nie reaguje na najnowszy gang Galerii Poznania? Prawdopodobnie dlatego, że nie mają szans. Bokstop, baczność, co jest, bo się kunia boje. I przypominamy, że galeria będzie ponownie otwarta o godzinie 9 rano. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłej nocy. Ja niech sam Angela, normalnie ich rozpalił sam. Jakim ty jesteś bogiem! Nie, dobra! Mam każdego, mam każdego. Dobra.